Tłumy aleksandrowian uczestniczyły w piątek 11 listopada w gminnych obchodach Święta Niepodległości, które odbyły się w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. W uroczystości udział wzięli też kombatanci, poczty sztandarowe gminnych szkół, organizacji, instytucji, władze gminy. W odnowionych wnętrzach dawnego kościoła ewangelickiego rozbrzmiewała muzyka i śpiew, bo przed zebranymi zaprezentowała się orkiestra Dęta OSP i solista Teatru Narodowego Piotr Wołosz. Mszę świętą odprawił ksiądz Jacek Stasiak. Jedną z wielu podniosłych chwil tej uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci Józefa Piłsudskiego. Biało-czerwone bukiety złożyli m.in. poseł na Sejm Agnieszka Hanajczyk, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński, przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Jakubowska oraz obecne na mszy delegacje i mieszkańcy. Po uroczystej mszy wszyscy zebrani mogli zjeść pyszną grochówkę ufundowaną przez burmistrza miasta. Na szerszą relację z uroczystych obchodów Święta Niepodległości zapraszamy w dalszej części programu.